Witam wszystkich serdecznie na kolejnej opowieści historycznej. Kontynuujemy cykl bohaterów historii najnowszej. I dzisiaj opowiem o braciach Kowalczykach. Jerzym i Ryszardzie. I tu to chciałem zaznaczyć, bo coraz więcej można znaleźć materiałów, czy to filmów, czy artykułów piszących o nich jako o polskich terrorystach. Rzeczywiście braci Kowalczyków znamy z tego być może najsłynniejszego, można powiedzieć, aktu terroru. Aktu też sprzeciwu przeciwko władzy komunistycznej. Czyli słynnego wysadzenia auli w Opolu w roku 1971. Jednakże w tym przekazie spłycamy ich historię. To tak jakbyśmy opisywali całą działalność Józefa Piłsudskiego i jego towarzyszy z organizacji bojowej tylko i wyłącznie jako akt terrorystyczny. Bo rzeczywiście z punktu widzenia Cesarstwa Rosyjskiego, a zwłaszcza jego służb policyjnych, Józef Piłsudski i inni PPS-owcy terrorystami byli. I tak samo bracia Kowalczykowie byli dla PRL-u, dla SB, dla partii komunistycznej PZPR również terrorystami. Ale żeby lepiej ich zrozumieć, zobaczmy ich życie szerzej. Obaj bracia urodzili się na Kurpiach. To jest część Mazowsza. Byli wychowani w tradycyjnej katolickiej rodzinie. I obaj, już w takim, można powiedzieć, wieku nastoletnim, zaangażowali się w taką prostą, oddolną działalność, można powiedzieć, opozycyjną, antykomunistyczną. Między innymi wspierając też życie swojej parafii. I skutkiem tego później młodszy z braci, czyli Jerzy, nie mógł pójść taką pełną ścieżką edukacji. Miał problemy ze zdaniem matury, ze w ogóle przystąpieniem do matury, nie był w stanie studiować. Jego starszemu bratu Ryszardowi powiodło się trochę lepiej. Co prawda nie mógł się dostać na żadną taką, powiedzmy, bardziej renomowaną uczelnię, ale w końcu udało mu się ukończyć wyższą szkołę pedagogiczną w Opolu. I tam w latach już 60. załapał się jako pracownik naukowy, katedrze fizyki, którą zresztą ukończył, a później został adiunktem. I też do Opola sprowadził swojego brata, Jerzego, który zaczął pracować na tej samej uczelni, jaka może być taka pomoc techniczna. Technik. I dla obu ten czas to było takie ukazanie zła systemu. Z jednej strony ten brak możliwości pełnej edukacji, a z drugiej strony ilość kompromisów, na które musieli się zgadzać wcześniej ludzie, żyjąc w tym systemie. I o tym najlepiej świadczą wspomnienia Ryszarda, który mówił, że już gdy został adiunktem pod koniec lat 60. widział, jak podwójne życie trzeba prowadzić, wyrażając co innego w pracy i oficjalnie, a co innego w środowisku prywatnym. I wielkim wstrząsem dla obu były wydarzenia 1968 roku. To, co wydarzył ten bunt młodzieży, bunt studentów, brutalnie stłumiony przez władzę komunistyczną. I wtedy właśnie obaj bracia zaczęli myśleć o organizacji jakiegoś protestu. Tak, żeby spróbować przebudzić innych. Dać tę refleksję. Pierwszym pomysłem było to, że na ich uczelni, ponieważ tam była aula, praktycznie taki największy budynek w Opolu, odbywało się wiele tych zjazdów partyjnych, spotkań partii komunistycznej, ISB. Na przykład bardzo hucznie obchodzono obchody tak zwanego Dnia Milicjanta i Ormowca. Tak, to było bardzo ważne święto w PRL-u, które wtedy też swoje święto świętowała Służba Bezpieczeństwa. I pierwszym ich pomysłem było, żeby w tej auli przygotować mały ładunek pirotechniczny z pojemnikiem z farbą, który wybuchnie i obrzuci zgromadzonych tą czerwoną farbą. Symbolizującą jakby krew na rękach, którą wtedy tak naprawdę nosili wszyscy dygnitarze komunistyczni.
utopieni w ten okrutny system. Natomiast przełomem był grudzień 70. Masakra na Wybrzeżu. Gdańsku, Gdyni, Szczecinie. I wtedy zwłaszcza młodszy z braci Jerzy stwierdził, że trzeba działać. Trzeba zadziałać bardziej radykalnie. Zresztą już od paru lat jeżdżąc w rodzinne strony, niedaleko był ich miejsca zamieszkania ich rodziców, był sowiecki poligon, zbierał stare bomby, niewypały, niewybuchy i gromadził materiał wybuchowy. I takim impulsem było to, gdy dowiedzieli się, że 6 października 1971 roku w ramach obchodów tego dnia milicjanta, ormowca, esbeka odbędzie się wielka gala na auli w ich uczelni, podczas której odznaczenia za masakrę Wybrzeża, za tłumienie robotniczych protestów otrzymają lokalne oddziały, oficerowie, żołnierze. Ludzie, którzy strzelali do robotników, którzy mordowali w Szczecinie i Gdańsku. I finalną decyzję o tym, żeby zadziałać, podjął młodszy z braci. Dokładnie się przygotował. Poczekał na moment, w którym był pewny, że nikogo już nie będzie w budynku. Ponieważ ich celem było to, by nikogo nie skrzywdzić. Nie skrzywdzić żadnego człowieka. Podłożył ładunki wybuchowe. W nocy z 5 na 6 października. Dokładnie 40 minut po północy nastąpił wybuch, który obudził całe Opole. Aula uczelni została obrócona w pył. Praktycznie można powiedzieć, że budynek się prawie zawalił. I wielka szumna gala esbecji i milicji nie mogła się odbyć. Wybuch w auli w Opolu i udaremnienie tej fety, tego dnia milicjanta i ormowca był szokiem nie tylko dla lokalnych władz, ale również dla wierchuszki Partii Komunistycznej Warszawy. SB dostało, jak to mówi się tam w tym systemie i ich językiem, prikaz, żeby bezwzględnie i szybko znaleźć sprawców. Do poszukiwań zaangażowano najlepszych śledczych. Do Opola przyjechała specjalna grupa z Warszawy, prawie 30 funkcjonariuszy, którzy wraz z lokalną służbą bezpieczeństwa mieli poszukiwać sprawców. Bardzo szybko wytypowano 300 osób, które mogły być w jakiś sposób zamieszani w wybuch, ten zamach, które poddano inwigilacji i wszelkim dostępnym komunistycznej bezpiece metodom. Często słyszy się, że trop, który pozwolił aresztować braci Kowalczyków, to drut, który znaleziono w czasie jednej z rewizji. Kawałek kabla, który był identyczny z tym, którego użyto do przeprowadzania wybuchu. Natomiast dzięki śledztwom IPN-u wiemy, że tak naprawdę przede wszystkim SB podsunęło Jerzemu Kowalczykowi kobietę. Agentkę, która będąc w podobnym wieku, tak jak on, młoda 20-paroletnia kobieta, udawała zainteresowanie nim. Spotkali się na kilku randkach. I wskutek właśnie tych informacji uzyskanych przez tą agentkę SB dokonało zatrzymania Jerzego. W śledztwie zastosowano bardzo takie, można powiedzieć, brutalne metody psychologiczne, między innymi budzenie w nocy, wsadzano go do celi wspólnie z ciężkimi przestępcami kryminalnymi. I tak uzyskano przyznanie się do winy. Na jesieni 72 roku, gdy odbywał się proces, oskarżono w nim również starszego brata Ryszarda o współudział i pomoc w organizacji zamachu.
I tutaj wchodzi właśnie to okrucieństwo tego komunistycznego systemu. Ponieważ braci nie oskarżono o wysadzenie auli, tylko o próbę zabójstwa kilkuset osób. Akt oskarżenia sformułowano tak, że bracia rzekomo próbowali wysadzić aulę w czasie uroczystości w powietrze. Tylko niezręczność czy nieuwaga spowodowało, że aula wybuchła wcześniej. I wskutek tego zasądzone wyroki były dramatycznie rażące. To była po prostu zbrodnia sądowa. Ponieważ Jerzego skazano na karę śmierci, a Ryszarda na 25 lat więzienia. Pamiętasz, że to młodzi ludzie, przed którymi jest całe życie. I nagle Jerzy ma zginąć, a Ryszard ma do późnej starości siedzieć w więzieniu. Na szczęście dla braci Kowalczyków to już nie są lata 60. czy 50. To już jest 72. rok, początek rządów Gierka. Gdyby do tego wydarzenia doszło parę lat wcześniej, Jerzy nie uniknąłby kary śmierci. Warto chociażby przypomnieć sobie aferę Mięsną, czy Stanisława Jarosa, autora nieudanego protestu, można powiedzieć też quasi zamachu na Nikitę Chruszczowa, który przecież został powieszony. Za braćmi Kowalczykami opowie się bardzo dużo ludzi. Akcję pisania listów i próśb o ułaskawienie będzie organizował m.in. Jan Olszewski. Przyłączą się też tacy intelektualiści jak Antoni Słonimski czy Jan Józef Lipski. Do naczelnych władz PRL-u trafi ponad 6 tysięcy próśb o ułaskawienie Jerzego. I już w 1973 roku, w styczniu, Rada Państwa, czyli jakby ten najwyższy organ władzy konstytucyjny w PRL-u, orzeknie łaskę. Jego kara śmierci zostanie zamieniona na 25 lat więzienia. Mimo wszystko bracia Kowalczykowie mają perspektywę odbywania kary ciężkiego więzienia do 1998 roku. Zresztą są cały czas szykanowani. Ryszard będzie osadzony w celi z hitlerowskimi niemieckimi zbrodniarzami. Jerzego będą mieszczać w celi z po prostu bandytami, mordercami. To tylko może pokazywać, jak bardzo na psychikę i też zdrowie tych młodych ludzi musiało wpłynąć to więzienie. Pierwsza nadzieja dla nich przyjdzie dopiero wraz z rokiem 1980, gdy zawieje znów wiatr historii i narodzi się Solidarność. I wtedy brat Kowalczyków, Narcyz Kowalczyk, zacznie starać się o próbę złagodzenia wyroku, uwolnienia swoich braci. I przyniesie to efekt w następnym roku. W tym roku wolności, 1981, kiedy wiosną na licznych manifestacjach przeciwko komunie ludzie zaczną przynosić również transparenty uwolnić braci Kowalczyków. W Warszawie zostanie nawet w maju zorganizowana specjalna manifestacja, bardzo liczna, właśnie w celu uzyskania ich uwolnienia. Wielu intelektualistów, aktorów, artystów zacznie również pisać listy i prośby o zwolnienie z więzienia braci Kowalczyków. Zaangażuje się nawet Stanisław Lem, który, tak jak wcześniej, będzie pisał, że nie ma, że ta kara jest po prostu niewspółmierna. Że cena cegieł nie jest równa cenie krwi i zmarnowanego życia. Niestety będą musiały minąć jeszcze 2 lata, zanim te prośby zostaną wysłuchane. Ponieważ dopiero po stanie wojennym, na fali licznych amnestii działaczy opozycji,
najpierw w 1983 roku zostanie zwolniony z więzienia Ryszard. Po 11 latach więzienia. A prawie półtora roku później, już w 1985, również Jerzy wyjdzie na wolność. Natomiast to nie będzie koniec ich cierpienia i represji. Ponieważ mimo zwolnienia z więzienia, po praktycznie kilkunastu latach, władze obciążą ich kosztami poniesionymi na remont auli w Opolu. Więc kolejne lata to będzie biedowanie, komornicy na głowie i po prostu dalsze męczenie tych ludzi przez system komunistyczny. Tak naprawdę pewną ulgę odczują dopiero w wolnej Polsce, kiedy właśnie przestaną być ścigani za koszty remontu auli w Opolu. A dodatkowo w 1993 na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy ich wyroki zostaną zatarte. Na przykład Ryszardowi, który wcześniej przecież był adiunktem, nauczał studentów, pozwoli to w końcu na powrót do ulubionego i wyuczonego zawodu. Także powróci do nauczania. Natomiast w wolnej Polsce zostaną zapomniani. Pod koniec rządów AWS-u w 2001 roku minister sprawiedliwości Lech Kaczyński spróbuje jeszcze uzyskać kasację ich wyroku. Natomiast wniosek prawdopodobnie pisany przez jego współpracowników pod sam koniec urzędowania został odrzucony. Sąd dopatrzył się w nim braków formalnych. I też, co ważne, cała ta męczarnia odbije się bardzo mocno na samych braciach. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, co zaszło w trakcie śledztwa, czy ciężkich przeżyć więziennych. Natomiast już po zwolnieniu spotkają się tylko kilka razy. Będą to nieliczne uroczystości już w wolnej Polsce, odsłonięcia tablic ku ich pamięci oraz pogrzeby obojga ich rodziców. W pewnym sensie takim zadośćuczynieniem ze strony już wolnej Polski będzie dopiero rok 2016, kiedy prezydent Andrzej Duda odznaczy obu braci Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. I zdąży to uczynić akurat w ostatnim momencie, ponieważ kilka miesięcy po tym odznaczeniu starszy z braci Ryszard umrze. Ale jeszcze symbolicznie za jego życia można powiedzieć, że został uhonorowany i w jakiś sposób niepodległa Rzeczpospolita Polska wyraziła mu swoją wdzięczność. Młodszy z braci Jerzy jeszcze żyje. I też tym filmem chciałbym go gorąco pozdrowić. Wiem, że jest człowiekiem, który kocha przyrodę i po zwolnieniu z więzienia wycofał się na łono natury. Na Mazowszu prowadzi spokojne, piękne wiejskie życie. Mam nadzieję, że odnalazł ukojenie po swoich ciężkich przeżyciach. A tak już kończąc, bo sami bracia Kowalczykowie przyznawali już w latach 90. czy później w wielu materiałach prasowych czy nielicznych filmach dokumentalnych, które oni nakręcono, że w pewien sposób uczynili zło, ale w słusznej sprawie. Więzienie było pokutą, na którą zresztą byli przygotowani, natomiast skala represji i okrucieństwo tych wyroków nawet ich zaskoczyły. I tak chciałbym zakończyć właśnie tym przesłaniem, które im towarzyszyło nawet w tym mocnym akcie protestu, że jednak warto żyć tak, żeby nie skrzywdzić nikogo. Bardzo dziękuję. Pamiętajmy proszę o braciach Kowalczykach. A Was zapraszam już na kolejny i ostatni odcinek tej serii. I będzie to opowieść o Solidarności Walczącej i Kornelu Morawieckim. Dziękuję. Do zobaczenia. Ognie takie już mnie kochały i szalały tu za mną.